Dzisiaj mamy taką dla mnie dosyć wygodną sposobność, jako że będziemy mogli rozmawiać o kulturze narodowej polskiej i będę miała tę przyjemność rozmawiać z Państwem, którzy też są ekspertami od tej kultury narodowej, praktykami na co dzień tego, jak praktyki, które są charakterystyczne dla polskiej kultury narodowej, przejawiają się w organizacji. I chciałabym właśnie od. Państwa praktycznego doświadczenia zacząć, więc chciałabym Państwa poprosić o to, żeby, żeby zastanowić się chwilę nad tym, jak byście skarakteryzowali polskich menedżerów, jakie oni są w trzech krótkich słowach, jakie są pierwsze skojarzenia, pierwsze przymiotniki, może czasowniki, które przychodzą do głowy, określenia. I chciałabym Państwa zaprosić do Mentimetera, do badania Menti, żeby właśnie takie trzy główne, pierwsze myśli podać. Zobaczmy, jakie te określenia Państwu przychodzą do głowy, jak ci polscy menedżerowie... Są z Państwa doświadczenia w Państwa organizacjach, w Państwa historii zatrudnienia? Jakie, te, jakie myśli pierwsze skojarzenia Państwu do głowy przychodzą? To zapraszam do odpowiedzi, zapraszam do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Bardzo dziękuję. Tego typu. Badanie, które właśnie w mikroskali przeprowadzamy tutaj, czyli zbieranie w dialogu, zbieranie pewnych określeń od respondentów w formie właśnie pisemnej, pewnej, pewnej historii, to jest coś, co nazywamy w naukach socjologicznych badaniem jakościowym. I tak wyglądały badania dotyczące kultury narodowej przez bardzo, bardzo długi czas. Natomiast to nie jest jedyny sposób prowadzenia takich badań socjologicznych. Są też badania ilościowe i one są dla nas, zwłaszcza w biznesie, znacznie łatwiejsze. Do obrabiania, ponieważ tak jak Państwo widzą, z tej chmury, chmury słów, i tak byśmy potrzebowali pewne prawidłowości wyciągać, pewne spójne kawałki, pewną statystykę z tego robić. Natomiast badania ilościowe już z automatu statystyczne są, ponieważ opierają się na wskaźnikach, na pewnych miernikach. I w kontekście badania kultury narodowej, pierwszym podejściem właśnie ilościowym, czyli nie na podstawie historii, tylko na podstawie. Liczb i, i kwestionariusze. Pierwsze badanie ilościowe kultury narodowej przeprowadził właśnie Gert holenderski socjolog, psycholog i praktyk biznesu. I to były fundamentalnie ważne dla rozwoju w ogóle tej, tego obszaru, jakim jest psychologia międzykulturowa, zarządzanie międzykulturowe, o fundamentalnej wadze badania. Tak jak Państwo widzą, te badania w ogóle kształtowały myślenie na temat kultur narodowych na co najmniej dwie dekady. Te badania były przeprowadzone na przełomie lat 70. i 80. I zaczynem do tych badań było to, że Gerd Hofstede został poproszony przez firmę IBM do przebadania, no właśnie modelu przywództwa tak naprawdę, tego jak działają menedżerowie IBM-u, w wszystkich lokalizacjach, w których, których IBM wówczas działał, czyli aż w 64 krajach. I to było jedno z pierwszych badań. Od tamtej pory w różnych metodologiach, w różnych modelach kultury narodowej się przyglądaliśmy. Natomiast Badanie, które przeprowadził Hofstede w 1960 roku, to nie był jedyny moment mierzenia kultury narodowej pewnym modelem, który Hofstede zaproponował. Te badania były cyklicznie powtarzane od tego 1980 roku w cyklach kilkuletnich czyli te badania już mają ponad 40-letnią historię i to, co widzimy na podstawie tych badań, to to, że kultury narodowe zmieniają się. One nie zmieniają się jakoś bardzo szybko, podobnie jak płyty kontynentalne. Przesuwają się trochę niezauważalnie, ale jednak w sposób, który możemy wyłapać właśnie w takich badaniach przekroju lat. I mamy taką okazję teraz. Dosyć szczególną, ponieważ pod koniec zeszłego roku, pod koniec 2023 roku, zostały opublikowane nowe, nowe wyniki, jakby zostały uaktualnione pewne wskaźniki kultur narodowych. Takim opiekunem merytorycznym nad, tym, nad tymi badaniami na przestrzeni już ponad 35 lat jest organizacja The Culture Factor. To jest dawny Instytut Hofstede, potem Hofstede Insights i jednocześnie nasz partner merytoryczny od prawie 20 lat. Jest, działamy w partnerstwie właśnie z The Culture Factor. To jest organizacja założona ponad 35 lat temu przy właśnie współpracy z profesorem Hofstede której głównym celem było to, żeby przekuwać to, co bada model Hofstede, co bada na poziomie właśnie kultur narodowych. Na taką praktykę dla biznesu, na coś, co jest użyteczne dla menedżerów, dla osób zarządzających, ale też dla pracowników w firmach. Tak? Że te, żeby te wnioski jakoś przyczyniały się do tego, żeby na przykład lider, liderom lepiej, efektywniej było radzić sobie swojej roli, niezależnie od tego, jak bardzo różnorodny mają zespół, którym zarządzają. Czyli, to, czyli tym elementem, który interesuje Culture Factor, to jest to zarządzanie wpływem kultury narodowej na praktyki zawodowe. I to jest dosyć duża organizacja międzynarodowa, działająca w ponad 30 krajach, z ponad 150 partnerami. W tym jak nasza firma też takim partnerem jest. I tak jak wspomniałam, ta, ta instytucja. Bada cyklicznie um, na przestrzeni właśnie um, tych ponad 60 krajów, jak te wymiary kulturowe, czy one się zmieniają, czy one się nie zmieniają, czy te wskaźniki, które mierzymy, one mają jakąś stałość, czy nie. Dotychczasowe dane, z których czerpaliśmy, były jakby podsumowane w 2014 roku, natomiast nowe dane właśnie opublikowane pod koniec 2023 roku są też interesujące z tego względu, że opierają się na stabilnych trendach tak. Aktualizacja to nie jest coś, co wyszło nietypowego, na przykład tylko w zeszłym roku, tylko to jest coś, co przez ostatnie 10 lat zaobserwowano jako stałą tendencję powtarzającą się w poszczególnych badaniach. To, co też jest wyjątkowe, to że zaktualizowano. Pytania, Jak bardziej je unowocześniono, zrobiono bardziej aktualnymi do bieżącej rzeczywistości. Jest też znacznie szersza i reprezent bardziej reprezentatywna próba badawcza, czyli więcej jest tych osób badanych, bo aż 53 tysiące respondentów z 47 krajów, w 53 47 krajów, zależnie od wymiaru. No i też mapowano te wyniki z innymi miernikami, takimi niezależnymi. Między innymi z World Value Survey, który, jest, który bada w ogóle, jak, jakie wartości wyznają ludzie na świecie, czy też z takimi miernikami socjoekonomicznymi, jak um, produkt krajowy brutto, czy na przykład poziom wolności słowa w danym kraju i te uaktualizowane dane, widzimy, że one się bronią też takimi zewnętrznymi, zupełnie spoza modelu wymiarami. Więc możemy powiedzieć, że te wyniki, które teraz mamy, one mówią rzeczywiście o czymś, co przewiduje to, co będzie charakterystyczne dla danego kraju. To, co w ogóle powoduje zmiany kultury narodowej, co powoduje ten ruch płyt kontynentalnych, to są przede wszystkim takie cztery czynniki, o których krótko chciałabym powiedzieć i które zapraszam do tego, żeby się zastanowić, na ile w tych obszarach zmieniła się na przestrzeni ostatnich 10 lat Polska. Moją osobistą, moim osobistym zdaniem, w każdym z tych obszarów rzeczywiście pewne rzeczy w, dla nas się wydarzyły przez ostatnie 10 lat. Pierwszym takim czynnikiem jest rozwój ekonomiczny, i widzimy, że chociażby wzrost zamożności jest czymś, co się przekłada na zmiany w tych wartościach kulturowych. No i Polska przykładowo obecnie jest 21. Gospodarką jakby pod kątem wypracowanego PKB, a są czynniki, które wskazują, że być może będzie 20 gospodarką, więc przez ostatnie 10 lat zmieniło się całkiem sporo. Kolejnym takim zjawiskiem są migracje, czyli to, na ile nam się przetasowuje dana grupa narodowa, na ile ma kontakt też z innymi grupami narodowymi. Tutaj też Polska przez ostatnie 10 lat zmieniła się dosyć mocno, ponieważ powiedzmy w 2014 roku byliśmy krajem emigracji. Więcej ludzi wyjeżdżało z Polski niż do Polski przyjeżdżało, natomiast obecnie trend jest odwrotny. 2018 rok był pierwszym rokiem, kiedy więcej ludzi przyjechało do Polski niż z Polski wyjechało, co, co jest też dosyć istotnym trendem. Aż jedna czwarta... Wniosków w, w granicach Unii Europejskiej składanych o, pobyt pier, o pierwszy pobyt y, osób spoza Unii Europejskiej jest wystawiana w Polsce. Więc to jest dosyć y, ciekawa statystyka. Kolejnym, tre, y, kolejnym takim czynnikiem jest demografia, czyli na ile nam się tkanka społeczna zmienia, czy społeczeństwo nam się starzeje, czy społeczeństwo nam się y, odmładza, ale też na przykład na ile y, religijne jest społeczeństwo, to też może mieć przełożenie na wymiary kultury narodowej. No i ostatnim takim czynnikiem są kryzysy, nagłe zmiany polityczne, nagłe przewroty, czy na przykład pandemia też może być takim czynnikiem, który może powodować właśnie pewne zmiany, pewne zauważalne różnice na przestrzeni lat. W przypadku i te wymiary, o których wspominałam, w których obserwujemy te zmiany, w modelu Hofstede tych wymiarów jest obecnie sześć, Pierwszym z nich jest e, dystans władzy, który to wymiar mierzy to na ile w, jaki jest stosunek do władzy w danym kraju. Czy raczej jest egalitarnie, e, czyli każdy ma równe prawa, czy może jednak e, potrzebujemy hierarchii i są równi i równiejsi e, względem pewnych zasad i, e, i szukamy na przykład osób z autorytetem, żeby wiedzieć na przykład co robić w pracy. E, drugim wymiarem jest kolektywizm indywidualizm i, ten wymiar mówi o tym na ile w danym e, kraju, na ile w, danej naro na, w grupie narodowej e, ważny jest, ważniejsze jest to jakie potrzeby ma grupa, czy ważniejsze jest to, żeby zapewnić autonomię i wolność jednostce, więc stąd jest e, nazwany on stosunkiem do grupy. E, kolejny wymiar to motywacja do osiągnięcia sukcesu i ten wymiar mówi o tym jakie są takie najważniejsze motywatory. Co to znaczy, że człowiek jest człowiekiem sukcesu, albo człowiek jest człowiekiem spełnionym? Czwarty wymiar to unikanie niepewności, czyli na ile osoby, przedstawiciele danej kultury radzą sobie z takim nieprzewidywalnym otoczeniem, czy poruszają się jak ryba w wodzie, czy może jednak boją się ryzyka i wolą takie statyczne, stabilne układy. Piąty wymiar to orientacja długoterminowa czyli stosunek do stabilizacji, stosunek też do czasu. Czy my Żyjemy bardziej w tu i teraz i potrzebujemy wyników natychmiast na przykład naszych działań i planujemy w krótkiej perspektywie czy może jednak ta perspektywa jest dłuższa i możemy planować na dziesięciolecia albo stulecia. I ostatnim wymiarem jest pościągliwość pobłażanie i to jest, ten wymiar mówi o tym na ile w danej kulturze się wybacza pewne rzeczy, na ile jest się formalnym, oficjalnym i jaki jest stosunek do łamania zasad. I tak jak tutaj są pokazane wymiary na chwilę obecną to ten pomarańczowy słupek a szary słupek to są te wyniki Polski na tych wymiarach w, z 2014 roku. I tak jak Państwo widzą, mamy różnice w dwóch. Są, są widoczne różnice w dwóch wymiarach. O których chciałabym właśnie teraz trochę więcej Państwu opowiedzieć. Pierwszy wymiar, w którym zaobserwowano różnicę, to jest kolektywizm-indywidualizm czyli ten wymiar, który mówił właśnie o tej współzależności wobec grupy, czy bardziej stawiania na autonomię. I w zarządzaniu ludźmi konsekwencje widzimy przede wszystkim w tym, jak przepływa komunikacja wśród przedstawicieli danej kultury, na ile w. Jak ci przedstawiciele danej kultury komunikują się, czy raczej w otwarty sposób, czy może raczej w zamknięty, i czy na ile ważne są relacje takie nieformalne w pracy? W kulturze indywidualistycznej raczej jest bardziej bezpośrednia ta komunikacja. Skupiamy się na interesach, na tym, jakie jest, czyje zadanie. By jest bardzo jasne, po co każdy w pracy jest. No, i docenienie powinno być dla tej konkretnej osoby, która daną pracę wykonała, i kropka. Też w tych, w tych kulturach narodowych feedback jest dosyć łatwy do, do udzielania, niezależnie od tego, czy mówimy rzeczy przyjemne, czy nie. W kulturach kolektywnych jest trochę inaczej. Jednak jako, że te relacje w grupie są ważne, ja wiem, że ja zależę od innych, i no, ja akceptuję to, że od tych innych zależę, to jest, są, przedstawiciele takich kultur są bardziej uważni na to, czy przypadkiem kogoś nie urażą, czy, czy na pewno to, co powiedzą, będzie dobrze przyjęte przez grupę, co właśnie wpływa na to, że ten przepływ informacji jest trudniejszy, może być bardziej na niewprost, zwłaszcza jeżeli mówimy o czymś, co jest negatywne i nieprzyjemne. I Polska, tak jak Państwo widzą, my jesteśmy trochę w środku skali, ale niżej niż nam się wydawało do tej pory. Czyli z tych 60 punktów na skali, czyli bliżej tego indywidualizmu, jednak, według tych bieżących wyników, wychodzi, że jesteśmy no tak w połowie ten 47 to jest bardzo blisko 50, ale jednak jest bardziej kolektywistyczni niż indywidualistyczni. No i z czego to może wynikać? to może wynikać i pokrywa się trochę z trendami globalnymi. Mianowicie jest obecnie trend deglobalizacyjny, czyli jednak rosnąca polaryzacja opinii wynikająca z różnych czynników między innymi z Przeniesienia pewnych elementów debaty społecznej do internetu e, powoduje, że mamy mniejszą spójność społeczną na takim szerokim polu, co wzmacnia względem konformizm wewnątrzgrupowy, czyli to, że taką potrzebę zgadzania się z tym moim najbliższym kręgiem e, wpływu, najbliższym kręgiem, e, najbliższą grupą, w której przebywam, co jest działaniem bardzo, Właśnie konformistycznym, e, grupowym. E, drugim trendem e, bardzo wyraźnym jest osamotnienie. E, I według badań e, z, 2000, z października 2023 In Future Institute, w przypadku Polaków aż 53% respondentów e, deklarowało, że doświadcza poczucia osamotnienia, a w, dla 17% respondentów. To osamotnienie było jednym z głównych trzech czynników, które zaburzają dobrostan. A dla grupy do 24 roku życia ten odsetek osób, dla których to jest bardzo ważny czynnik, mówiący o tym, jak się czują na co dzień, wzrasta do aż 30%. Więc rzeczywiście to osamotnienie może powodować, że bardziej doceniamy grupę i bardziej jesteśmy na nią uważni, co może się pokrywać właśnie z tym trendem. Natomiast zmniejszający się indywidualizm, czyli większy kolektywizm w zespołach w pracy może przejawiać się tym, że jest takie dążenie do zespołowości, do bycia w grupach, bycia razem, bardziej niż indywidualnie. Może się też przejawiać tym, że są obawy przed powiedzeniem czegoś przeciwko normom przyjętym w grupie, jakby nie, co też. Może powodować, że trudniej jest o innowacje, no bo innowacja wywraca nam trochę status quo i trzeba mieć pewną odwagę do tego, żeby powiedzieć coś niekonwencjonalnego. W grupach kolektywnych będzie to trudniejsze. W kulturach kolektywnych jest to trudniejsze. Też jest trudność w tym, żeby w ogóle mówić o błędach. Ten, 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 trudność z tym negatywnym feedbackiem powoduje, że no. Osoby, które mówią źle o innych, to są 60 albo po prostu donosiciele, więc, więc takie elementy mogą być do zaobserwowania i mogą stwarzać wyzwania dla menedżerów. No i w ogóle jest trudność z tym, żeby wprowadzać kulturę informacji zwrotnej. Tego typu inicjatywy są rzeczywiście trudne w kulturach kolektywnych. Wymagają więcej wysiłku. Przypominam, że Polska jest tak pomiędzy, więc my mamy. Mamy możliwość czerpania z tych praktyk bardziej indywidualistycznych, ale jednak warto mieć świadomość tego, że no trend był w tę stronę, co może wskazywać być może na, na pewne, pewne zjawiska, które dzieją się na poziomie jakby ogólnonarodowym i społecznym. A, i jest też taka potrzeba od pracownika, żeby nie był widziany tylko jako profesjonalista, jako ta osoba wykonująca zadanie, tylko holistycznie, czyli ja jestem nie tylko pracownikiem twojego, w Twoim zespole, ale mam też rodzinę, mam pewien kontekst, mam pewne zainteresowania i oczekuję, że też dostrzeżesz te elementy mojej osoby na co dzień, żeby y, traktować mnie jak człowiek. To jest coś, co też w kulturach kolektywnych jest ważne. I chciałabym Państwu pokazać e, taką krótką, e, troszkę prześmiewczą, e, zobrazowanie, właśnie tego, jak informacja zwrotna przepływa w kulturach trochę bardziej kolektywistycznych. Będziemy się odnosić też w pozostałych wymiarach, właśnie do takiego trochę prześmiewczego e, obrazu tych polskich praktyk na przykładzie serialu 1670. E, chciałabym wam, ba, Państwu właśnie pokazać, jak taka dyskusja nie wprost może wyglądać. Moją jedyną nadzieją jest ten stary płuc Andrzej. Jeżeli on pierwszy zablokuje marsz, ja nie będę musiał wybierać między żoną a córką. Ale nie może wiedzieć, że mi na tym zależy. Całe szczęście, jestem sprytny. Andrzeju, nie bardzo mamy wspólne tematy. Więc tylko dlatego zacznę od tego mało ważnego. Czy myślałeś już może, czy wyrazisz zgodę na marsz równości? A co ja, nie, Pawle? Co ja? Czy wyrazisz zgodę? Na co? Na marsz równości. Ma się odbyć jakiś marsz? Przed chwilą mnie o niego pytałeś. Rzeczywiście. Ciągle o tym zapominam. To jest dla mnie zupełnie nieważne. Ty decyduj. Jak Państwo widzą, dużo się dzieje, bez, jakby bardzo dużo się dzieje pośrednio, jest jakiś taki tekst pod spodem, i to jest charakterystyczne w kulturach kolektywnych. Drugim wymiarem, którym zaobserwowaliśmy pewne różnice na, na przestrzeni ostatnich 10 lat, to jest wymiar orientacji długoterminowej, i ten wymiar mówi o główne konsekwencje w zarządzaniu, widzimy przede wszystkim w podejściu do standardów i w tym, na ile długofalowo planujemy, na ile krótkofalowo i kiedy. Oczekujemy pewnego zwrotu z inwestycji i w kulturach o krótkiej orientacji czasowej widać, że, że ważne jest tu i teraz. Co przekłada się na przykład w tym, że kiedy rekrutujemy pracownika do, w krajach, które są orientacji krótkoterminowej, to ten pracownik na chwilę, której go rekrutujemy, powinien mieć wszystkie kompetencje, które są wymagane od niego w stanowisku. Jakby i już. Nie ma też takiej gotowości do tego, żeby inwestować w rozwój. Podejście do standardów jest surowe, ponieważ też kraje o krótkiej orientacji czasowej są bardziej czarno-białe, jeżeli chodzi o normy. Ważne jest, to, co wyznajemy jako słuszne dzisiaj, nie patrzymy na to, na ile to jest praktyczne i pragmatyczne względem tego, jakie są okoliczności wokół nas. No i bycie skutecznym oznacza bycie najlepszym wśród tych, którzy są wokół mnie, czyli wygrać jest ważne. W krajach orientacji długoterminowej, jako że tą wartością jest to, żeby przetrwać, żeby organizacja na przykład działała jak najdłużej, albo żeby dane rozwiązanie było jak najdłużej praktyczne, ważniejszy niż zasady jest pragmatyzm. Czyli, jeżeli coś jakoś nie klei się do tych norm, które mieliśmy do tej pory, ale działa, to jest przyjmowane. Podejście do standardów jest w związku z tym bardziej elastyczne i możemy też czekać na rezultaty w wytrwale. Przykładowo, takim krajem o bardzo długiej orientacji czasowej jest. Japonia i w Japonii, na przykład, parki narodowe planują rozwój parku na najbliższe 50 do 100 lat, co no jest taką dosyć długą, długim horyzontem czasowym, ale też w ogóle jest taka gotowość do rozwoju. Jest takie nastawienie przedstawicieli takich kultur narodowych, że. Ja dzisiaj na przykład pełnię pewną funkcję, jestem na przykład nie wiem, przedstawicielem handlowym, ale może za pięć lat będę w zupełnie innym miejscu i będę potrzebował się nauczyć czegoś zupełnie nowego i taka elastyczność w definiowaniu siebie też jest charakterystyczna w takich kulturach narodowych. Polska do tej pory była jakby dosyć wyraźnie krajem o krótkiej orientacji czasowej. Teraz tak jak widać ten wskaźnik nam się podniósł i znowuż jesteśmy w połowie stawki, co oznacza, że możemy w u Polaków obserwować zachowania charakterystyczne zarówno dla krótkiej orientacji czasowej, jak i dla długiej orientacji czasowej. I to może się wiązać z takimi trendami globalnymi, chociażby jak wzrost zamożności Polaków. Skoro mamy jakby większe możliwości finansowe, to mamy też gotowość do tego, żeby oszczędzać na przyszłość. I to też może nam zmieniać ten horyzont planowania, bardziej przewidywalna i stabilna jest w naszych oczach przyszłość. Zwiększa się też długość życia człowieka w zdrowiu, co też powoduje, że no, chce być zdrowa i chce na przykład mieć pewne możliwości, nie tylko za 5 lat, ale na przykład za 20, za 30 i w ogóle to jest taki zakres czasowy, który biorę pod uwagę. Ale też jest trend globalny związany z bardzo zmienną rzeczywistością, głównie ze względu na postęp techniczny. Trend tak zwany, tak zwany lifelong learning, czyli. To, że dzisiaj umiemy się obsługiwać technologią i jesteśmy przygotowani do naszego stanowiska, nie znaczy, że nie będziemy potrzebowali nabyć nowych kompetencji w niedługiej przyszłości. I ten trend również może wpływać na to, że wymiar e, tego, e, tej orientacji czasowej też się zmienia e, globalnie. Jesteśmy bardziej nastawieni na długą perspektywę i na to, że trzeba będzie się zmieniać i dopasowywać, być elastycznym. E, przejawami takiej dłuższej orientacji czasowej e, w, w zespołach, e, wśród przedstawicieli danej narodowości, może się przejawiać tym, że ogólnie organizacje czy zespół są bardziej gotowe do tego, żeby patrzeć długo, się, długofalowo. Bądź strategicznie, nie na najbliższy rok, na najbliższe pół roku, tylko w dłuższej perspektywie. Z perspektywy pracownika może to oznaczać, że jest większa gotowość na rozwój, na inwestycje w to, jak ja będę, jak moja praca będzie wyglądała, jak moje kompetencje będą wyglądały na przestrzeni roku, dwóch lat, trzech, a niekoniecznie tu i teraz i dzisiaj. Też przejawiać się to może w większym pragmatyzmie względem standardów, jakości i wskaźników, czyli mniejszej zgodzie na to, żeby coś utrzymywać, co było do tej pory, jeżeli nie zdaje, nie zdaje egzaminu w, w praktyce. No i też jest większa niezależność względem zewnętrznych rankingów, czyli nie jest to ważne, co robi konkurencja, tylko co rzeczywiście jest wartościowe i, i broni się w polu, broni się w akcji. I tu chciałabym pokazać, jako że Polacy są no trochę pomiędzy, podejrzewam, że w miejscu pracy mogą Państwo widzieć praktyki i z jednego, i z drugiego wymiaru. Tutaj taki przykład bardziej tej krótkoterminowej orientacji w wydaniu polskim. Być może Państwo widzieli takie sytuacje również u siebie w organizacji. Na kiedy? Na wczoraj. Nic mnie nie, nie obchodzi. Na kiedy? Na wczoraj. Nic mnie nie, nie obchodzi. Czy się da, czy się nie da? Zamawiałem pomyślność dla Polski i ma być pomyślność dla Z kim Polski. Nie rozmawiasz. Nie widzisz, że się modlę, tatu. Nie zapomnij o pomyślności dla Polski. Panie, Boże, wracając? No, takie nastawienie na kiedy, na wczoraj jest bardzo charakterystyczne że dla właśnie krótkiej orientacji czasowej. Są też inne wymiary, których nie zanotowaliśmy różnic względem tych 10 lat, ale które wpływają na efektywność liderów. I takim, dystans, takim ważnym wymiarem jest dystans władzy. Głównymi konsekwencjami w takiej praktyce, w organizacji pracy w, w kulturze na przykład egalitarnej, czyli o niskim dystansie władzy jest to, że. Komunikacja jest dosyć, znowuż tym ważnym czynnikiem jest to, na ile, um, jak są komunikowane rzeczy w organizacji, ale też gdzie jest podejmowany i w jaki sposób e, proces decyzyjny. W kulturach egalitarnych jest nacisk na to, żeby decyzje były zdecentralizowane, żeby każdy pracownik miał swój zakres odpowiedzialności i mógł się z nim e, Mógł mieć na niego wpływ, mógł sam decydować w pewnym obszarze, żeby był decyzyjny. Ta kontrola jest postrzegana jako wyraz braku zaufania i, i czegoś, co no, odbiera motywację. E, natomiast w kulturach hierarchicznych e, kontrola jest oczekiwana. Ważne jest to, e, kto jest menedżerem, kto jest kierownikiem, jaka jest ta struktura, jaka jest ta hierarchia. E, podejmowanie decyzji jest zcentralizowane, często to właśnie zarządzający podejmują decyzję, a a pracownicy mają ją po prostu wdrożyć w życie i doceniane jest posłuszeństwo, doceniane jest to, żeby rzeczywiście w sposób skrupulatny daną, daną dyrektywę wprowadzić w życie. I Polska jest krajem, jednak, cały czas hierarchicznym. Mamy dosyć wysoki tutaj wynik 68, i to się w takiej praktyce dla liderów w Polsce przekłada na to, że przede wszystkim mają posłuch raczej w zespołach rzadko się zdarza, żeby zespół robił coś kompletnie innego niż lider sobie wymyśli, ale oprócz tego, no jednak ze względu na tą właśnie mocną decyzyjność lidera oczekiwane duże są te oczekiwania. To był ta, było takie określenie wcześniej w chmurze słów, że Liderzy są między młotem a Kowadłem, to to jest bardzo dobre odniesienie właśnie do tego ciężaru odpowiedzialności za zespół, ale też ciężaru odpowiedzialności względem organizacji, który spoczywa na barkach liderów w Polsce. Mało jest też inicjatyw, mało jest takiej gotowości do tego, żeby dzielić się pomysłami przez pracowników, bo jest takie oczekiwanie, że jednak no, nie za to mi płacą, bo decyzyjny jest tutaj lider jest też obawa przed naruszeniem autorytetu, czyli jeżeli jakiś pomysł jest nietrafiony, albo są popełniane jakieś błędy przez zarządzających, to dół nie mówi o tym otwarcie. Nie mówi nie tylko o błędach, ale ogólnie ten przepływ informacji jest trudny, co między innymi zarówno z góry na dół, jak i z bottom up, jako, że top bottom, jak i bottom up, jako że pracownicy obawiają się naruszyć autorytet, a Informacja według zarządzających jest władzą, i być może pracownicy o pewnych rzeczach nie powinni wiedzieć, bo być może będą wiedzieli za dużo. No i też widać to chociażby w spotkaniach zespołowych, które często są traktowane przez obie strony jako pewna fasada podejmowania decyzji. I nawet jeżeli osoby są pytane o to, jakby jak, jak uważają na dany temat, nie ma takiej gotowości na to, żeby wprost powiedzieć swoje zdanie jak się. No i znowuż taki stosunek między pracownikiem a pracodawcą może też troszeczkę wyglądać w podobny sposób, jak tutaj. Pamiętać, jestem fajnie. No i fajnie. Jesteś swój chłop. <ślesz> no tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop. To mój chłop. Czyli jest jednak takie poczucie, że jest różnica między. Moim jakby pracownikiem, a mną jako liderem. Kolejnym wymiarem jest unikanie niepewności. Głównymi konsekwencjami w zarządzaniu ludźmi wynikającymi z tego wymiaru, to w grupach narodowych, które mają niskie unikanie niepewności, jest duże nastawienie na działanie, mniejsze nastawienie na planowanie. Jakby Wdróżmy, sprawdźmy w działaniu. Yy, mogą to Państwo na przykład kojarzyć z takim podejściem jak Agile. Yy, prototypowanie i sprawdzanie, jak się rzeczy sprawdzają. Jest duża tolerancja do tego, że pewne rzeczy mogą nie wyjść, yy, duża tolerancja też do braku yy, ściśle napisanych na papierze zasad. Jest duża, duża otwartość na innowacje. Ona jest naturalna. Skoro nie mamy rzeczy spisanych, to znaczy, że możemy rzeczywistość w pewien sposób interpretować. No, i preferowane jest podejmowanie ryzyka. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. To jest takie, takie myślenie w kulturach o niskim unikaniu niepewności. W kulturach o wysokim unikaniu niepewności, jednak głównym takim driverem dla przedstawicieli takich kultur jest to, żeby redukować swoje obawy i mieć przewidywalność otoczenia. Ja potrzebuję mieć kontrolę nad tym, co się dzieje wokół mnie no i na przykład wierzę ekspertom, a nie pierwszej osobie, która w kwiecisty sposób powie coś i się sprzeda. I w projektach jednak najpierw planujemy, a potem wdrażamy. Polska jest outlinerem na skalę światową, my mamy dosyć wysokie unikanie niepewności. Nie znaczy to, że my słuchamy się tych zasad, które spiszemy sobie w, w, na papierze, ale potrzebujemy tych zasad, żeby wiedzieć na przykład, jak je łamać, co chociażby widzimy na e, drogach w Polsce. E, bardzo dużo znaków drogowych, bardzo dużo regulacji. Niekoniecznie oznacza to, że wszystkie są e, przestrzegane, ale jest ich bardzo dużo i każda sytuacja ma jakieś jasne rozwiązanie, które, z którego możemy zaczerpnąć. Dla liderów, którzy zarządzają osobami z kulturą w wysokim unikania niepewności, oznacza to, że podstawową rzeczą, którą powinni zapewnić, to jest bezpieczeństwo psychologiczne. To jest główny element motywacji. Bez tego bezpieczeństwa zespół nie będzie efektywny. Jest też emocjonalna potrzeba wprowadzenia zasad, umawiania się na pewne rzeczy, bo ta przewidywalność dla pracowników jest istotna. Jest też trudność z podejmowaniem ryzyka. Ramy podejmowania ryzyka powinny być jasno wyznaczone, co powoduje, że na przykład innowacje trudniej się wdraża, no bo nie wiemy, czy ten pomysł bez tego, tej akceptacji z góry będzie, będzie adekwatnym pomysłem. Um, I też y, jest duża obawa przy korzystaniu z niekonwencjonalnych rozwiązań, z rozwiązań out of the box. Nie wiemy jak to się sprawdza, więc wolimy jednak nie próbować tego robić. I jest też taki jeden aspekt dosyć charakterystyczny w Polsce, czyli kultura zajętości, y, kult zajętości. Ja. Próbuję udowodnić innym, że jestem bardzo zajęta, no bo dzięki temu wiem, że nikt mi nie zarzuci, że nic nie robię. I ostatnim wymiarem, o którym chciałabym powiedzieć, to jest motywacja do osiągnięcia sukcesu. Tak jak mówiłam, on mówi o tym, jakie są główne motywatory w danej kulturze. Na przykład, jak podchodzimy też do podejmowania decyzji, jak podchodzimy do konfliktów. W kulturze konsensusu, Ważne jest to, żeby grupa się zgodziła, żeby zachować pewne status quo. Ważna jest zgodność i głównym motywatorem jest to, żeby zachować pewien well-being między strefą prywatną a strefą zawodową. W, kulturze, w kulturach rywalizacyjnych są bardzo jasni wygrani, bardzo jasni przegrani. Docenia się dokonania i ważna jest szybkość w podejmowaniu decyzji w biznesie. Polska jest raczej kulturą rywalizacji, co w praktyce może dla liderów w Polsce oznaczać, że muszą być szybcy w działaniu, asertywni i wpływowi, że to jest coś, co jest doceniane przez zespół. Nie bycie koncyliacyjnym i pytanie się zespołu o wszystko, tylko właśnie bycie wartkim w tym w decyzjach. Dąży się do tego, żeby być najlepszym, na przykład na rynku i też dąży się do zwiększania wydajności. Niekoniecznie do. Pewnego compliance, do, do zgodności czy do na przykład takiej świadomości wpływu na innych, tylko właśnie do tego, żeby ta wydajność była jak największa. I oczekiwane jest od pracowników poświęcenie względem pracy. Taki jest w ogóle kult profesjonalizmu i i właśnie tego angażowania się w pracę. A takim aspektem myślę, że zwłaszcza widocznym przy ocenach rocznych może być potrzeba tego, żeby były jasne wyznaczniki tego, dlaczego ktoś dostaje premię, a dlaczego nie. Bo ten element właśnie statusu, czy element prostej, wygranej jest dla przedstawicieli kultur w wysokiej motywacji do osiągnięć ważny. Natomiast w sytuacjach handlowych, czy negocjacyjnych, czy konfliktowych, nie patrzymy na to, żeby dogadać się, tylko jednak traktujemy takie okazje do tego, żeby wygrać coś. Jest taka, jest taka nomenklatura i to rzeczywiście też może przebrzmiewać w, w polskich organizacjach. I to, co opowiadałam, to oczywiście jest element taki z. Lotu ptaka, jak patrzymy na kulturę polską. E, natomiast miejmy świadomość tego, że e, ta nasza polska kultura będzie się przejawiała różnie, zależnie od tego, od innych czynników, ponieważ nikt z nas nie jest przedstawicielem tylko Polski, tylko wpływają na niego, tak jak już Gosia wspomniała, kultura. Rodzinna, kultura lokalna, kultura danego, danej, danego miejsca zamieszkania, czy też kultura organizacyjna. I właśnie na tym aspekcie kultury organizacyjnej będziemy się skupiać w dalszej części webinaru, e, ponieważ to jest taki mediator, którego można użyć do tego, żeby mimo pewnych trudności czy wyzwań wynikających z przywar polskich, być efektywną organizacją realizującą swoją strategię. Więc e, podsumowując. Kultura narodowa jest dosyć stabilna, no ale podlega pewnym przemianom, co możemy zaobserwować na twardych wskaźnikach. No i to, co było efektywne 30 lat temu, ze względu na te zmiany może już nie być efektywne dzisiaj. To, co jest ważne, to to, że ta kultura narodowa, ona nie jest ani pozytywna, ani negatywna. Ona zależnie od okoliczności czy celu może być czynnikiem sprzyjającym, ale może być też czynnikiem utrudniającym pewne inicjatywy wewnątrz organizacji. I takimi głównymi wyzwaniami w polskich kulturach, wynikającymi z polskiej kultury narodowej w organizacjach, też wynikającymi z naszych doświadczeń z, z partnerami biznesowymi, jest zwłaszcza kultura informacji zwrotnej czy zachęcanie do inicjatywy oddolnej. I to, co rzeczywiście możemy zrobić, to nie tyle zmienić wymiary, jakby wartości związane z kulturą narodową, bo te, na to jednak wpływu nie mamy, ale możemy tak moderować kulturą organizacyjną, żeby wyłuskiwać te pozytywy, a redukować wpływ wyzwań i negatywów.